Rozpoczęły się właśnie prace nad modernizacją placówek oświatowych i takich podległych powiatowi wałbrzyskiemu również szkół. W zespole placówek resocjalizacyjnych w Walimiu zostały i tak samo w Szczawnie Zdroju są prowadzone prace rozbiórkowe dwóch budynków. Ze względu na to, że budynki były już w tak złym stanie, że żadne prace na ten moment nie mogły być inne prowadzone, te dwa budynki zostały po prostu poddane rozbiórce. Na miejscu tych rozebranych budynków powstaną nowe. W Walimiu będzie to taki budynek, który będzie służył za garaż dla samochodów służbowych tejże placówki. W Szczawnie Zdroju natomiast jest bodajże planowana budowa sali gimnastycznej, której na ten obecny czas ta placówka po prostu nie posiada. W Walimiu dodatkowo będzie rozbudowane, jest prowadzona w zasadzie praca nawierzchniowa, można powiedzieć, na terenie boiska. Będzie wybudowane boisko, będzie poprawiona nawierzchnia tego boiska. Dodatkowo zostanie zamontowany taki zupełnie zewnętrzny osprzęt sportowy. To też jest taka ciekawostka. No i zostały przeprowadzone takie prace modernizacyjne, ulepszające same funkcjonowanie samego budynku, czyli na przykład kolektory słoneczne, czy modernizacja kotłowni, czy tych wszystkich instalacji grzewczych. To jest tyle, jeżeli chodzi o Walim na ten moment. Natomiast w Szczawnie Zdroju prowadzone są takie prace dodatkowo jakby poprawiające samą estetykę wyglądu tego budynku. Poprawiane są alejki wokół budynku. Powstaje kompleks takich ławeczek parkowych. Dodatkowo w tym czasie również prowadzone są prace wewnątrz, prace modernizacyjne toalet czy korytarzy, tak aby uczniowie, którzy przyjdą 1 września do tej placówki, mogli już korzystać z takich ulepszonych troszeczkę wnętrz, sympatyczniejszych, więc prace mają się skończyć do 30 sierpnia.